Hola. Hola. No robię film akurat. Wie pan, tutaj kurnik był, ale teraz nie mają. Buty mi się odkryły. On ma też te... Co się ścina koło starych, nawet sami im nie daje, że mają. Ale oni co robią, tylko dzieci, wie pan ile wiedzą oni mają? Aha, ile? Aż 10. Nie można policzyć. Ty wiesz, że moje buty nie wytrzymały tego terenu. A widzę, już się rozwaliły. No i tu był kurnik. Kurnik był. Córka mówiła, ja będę zdawać kury, kaczki. A w końcu... To jej nowe. To aha, jest kurnik. Aha. A bo tam i zobaczył ten stromek na podwórzu. Ten co... Zrób zdjęcie tej rodziny też. A o, to jest tym, co... Robię zdjęcie. Ten motorskiem czyści ten jest koło. A tu piec jakiś na chleb, czy coś? To jest piec parowański, tutaj się piec na drzewo, na rzuca drzewo. A, wiem, robią ten. My chleb tak piekli, jakby z Europy przyjechały te... O, robię. O, komary będą ciąć. Ja? Komary. Moskitero. Moskity. Jak tyle dzieci mi wyginęło. I wiecie, on gdzieś ten stromek stąd się robi. One założyły, aha, żeby kaczki im... A pływały. Pływały. A takie jeziorko zrobili, nie? Tak. I tutaj się dzieci kąpią ich. Aha. A bo oni tu zrobili z kamienia ten, to jeziorko, a na te jak? Kaczki. Nie? Zobacz, z kamienia zrobili. Ale jak ona była raz, drugi raz, po tym dzieci małe i mówi nie. A, już nie chcę. Już nie chcę przyjeżdżać. I dalej? Ale tutaj są cytryny, wiele tylko, to jest cytryna. Gdzie, a to jest cytryna? Widzisz, niepryskane. Niepryskane to karłowate. To się robi. O, a jest ten. Jakaś... Rdza. Tu nikt nie pryska. No. No właśnie, to jest rdza. Rdza, nie? Od nie, czego? To jest choroba, no. Co dała na... Ale on nie ma, bo on zaraz puszczą nowe liście. Patrzcie, jakie fajne cytryny. No ładno. Ale tu te czarne? Te czarne liście to choroba. Tak, ale mój syn ma co te... Pryska. Co? Pryska. Aha. I użył, a to je mamony. Ja mówię swojemu znajomemu, on mówi, że nie zna tych... Papaja! O, patrzcie, wie wysoko wiele. O, jakie duże tam, widzisz, Lucjan? No. To papaja. A jak daleko jeszcze tam do przodu? Daleko jest, daleko, 10 hektarów, ja panie nie powiem, jak daleko. Aha. Ja nigdy tam nie byłem, na trzecie, one tam sadziły kukurydzę, sadziły mandioko, sadziły porotę. Porota to jest kosuda. Taka mała. Pokazywał nam wczoraj ten Czesiek, tak? Bo on pokazywał nam czerwony. No, to widzisz, kurde, to jest. Co? Niepryskane, to już to jest. No widzę, takie karłowate. No nie, no to choroba. No. Fram jest teraz kapital na cytryny. Nie na cytryny, na cytrus. No. Sobie z pomarańczów, z pomelu i z mandarynku. I to jest ten dom tutaj, tak? To jest ten domek. Tam on zrobił dla nich. Ale one teraz wlazły wszędzie. A to są durany. Ale teraz nie na nich pora. Durany? Durany, a to są mistery. Aha. No jest nasadzonych, ale tak. To jest narzędzie się domy. Nie. O, kukurydzę mają. Ola! Kukurydza. One suszą po tym mielu i z tego piekła, co ja was dzisiaj ugoszę. No widzisz, taki jest, taka jest naturalna kukurydza, masz już powiedzieć. Zrobiłeś? No zrobiłem. Naturalna kukurydza. Naturalna kukurydza. Naturalna. Señora, ¿cuánto metro hay todavía allá de su propiedad que hay chacra? ¿Qué tienen ahí plantado? Pero ustedes no plantan
Daleko to jeszcze, do 10 hektarów, bardzo daleko. To mają mandiokę, mają porotę. Eukaliptus, ja też, del señor. Eukaliptus, pero acá también hay eukaliptus. Sí, ella también. Allá también hay eukaliptus. Tam te eukaliptus, bo 10 hektary, hektar to jest 100 na 100. No. A to 10 hektary. A. I wąskie, ale długie. Długie. Czyli kilometr na kilometr. Tak, jakoś tak będzie. Mhm. Bo tam to jest ziemia na nasadzenie. Aha. I on namawiał na mojego syna, weź tutaj postaw się i tu, bo jeszcze nikt ci nie będzie przeszkadzał. No gdzie to daleko. Daleko, nie? Ile to będzie kilometrów? Zaraz sprawdzimy, wrzucimy licznik, zobaczymy ile to. Nie jest tak daleko, tylko że my tam wjechali dzień trzy. No to. Nie jest daleko. A mi mówił, wiele plantów eukaliptusu ma. Eukaliptus za 2-3 lata już można żynać i sprzedawać. No to. No to tutaj jest łono przyrody, rzeczywiście. Trzeba tylko jeszcze na zdjęcie, na satelitarnie, a, zobaczyć, to ja zrobię, jak jest...